Cześć, jest koniec września, więc czas, aby wysiać w końcu poplon. Ja wysiewam poplon o zimę, czyli mieszankę nasion, które będą schodzić w glebie jeszcze jesienią i pozostawiam je tak przez zimę, aby stworzył taki mulcz. Ten mulcz ma na celu przede wszystkim ochronę gleby przed erozją, czyli wypłukaniem składników pokarmowych. Używam mieszanki różnych nasion, ponieważ różnych roślin jarych i ozimych, ponieważ tak jak na przykład w tamtym roku zimy praktycznie nie było. Poplon zszedł bardzo ładnie i wczesną wiosną było widać bardzo ładne zawiązki tak naprawdę roślin, które powinny w tym czasie już dawno zmarznąć. Jakie gatunki roślin używać? Tak naprawdę w zależności jaką macie glebę i jaki chcecie osiągnąć efekt. Ja używam mieszanki przede wszystkim na przykład zbóż, jęczmienia czy żyta, ponieważ one bardzo ładnie oczyszczają glebę z różnego rodzaju chwastów. Tworzą dosyć intensywną masę i przede wszystkim są to gatunki, które przezimują bardzo ładnie, więc będą intensywnie rosnąć, będą tworzyć masę zieloną aż do wiosny. Zawsze warto wybrać także na przykład rośliny motylkowe, tak jak na przykład groch siewny czy łubiny czy wykę, ponieważ one dzięki brodawkom, które znajdują się na korzeniach i przede wszystkim symbiozie z bakteriami, po prostu wiążą wolny azot z powietrza, a później po rozłożeniu będą go oddawać do gleby i pod uprawę po prostu właściwych roślin. Wysiewam także rośliny kapustne, takie jak gorczyca, rzepik czy gryka, ponieważ te rośliny mają silne właściwości fitosanitarne, czyli oczyszczające glebę, a przy tym także odstraszające ślimaki, które mogą na przykład składać jaja w glebie na czas zimy. Zostaje mi na przykład także słonecznik czy kukurydza. To są rośliny ciepłolubne, które tworzą silny system korzeniowy. Dzięki niemu właśnie głębiej i silniej wiążą pierwiastki, a później po rozłożeniu znowu je będą oddawać. Czyli to, co najważniejsze, poplon wysiewamy po to, aby ja wysiewam przynajmniej poplon po to, aby tworzył taki mulcz, czyli ochronił glebę na czas zimy, czyli ochronił ją przed erozją, a później go wiosną przekopię i dzięki niemu po prostu związki mineralne będą oddawane do gleby z powrotem. Grządkę już jakiś czas temu przygotowałam. Przede wszystkim ją oczyściłam i przekopałam na pół szpadla i przede wszystkim także nawiozłam po prostu granulowanym ogbornikiem rozsianym. On już się na pewno rozłożył i pora, aby wysiać poplon. Będę robić to rzutowo, a następnie zgrabię te nasiona razem z warstwą gleby po to, aby je po prostu przykryć. To jak szybko one wzejdą, czy jak długo pozostaną rośliną zieloną, będzie uzależnione od temperatury. W tamtym roku zimy praktycznie nie było, więc poplon cały wszedł, łącznie ze słonecznikami. Więc w tym roku równie dobrze może być to samo, powstanie mulcz albo po prostu wszystko wzejdzie i na wiosnę po prostu zostanie przekopane. Co jedną tylko ważna rzecz, wiosną dobrze by było, aby przekopać to na tyle szybko, aby mogło się rozłożyć jeszcze przed tym, aż wysiejecie właściwy plon. I przede wszystkim przed tym, aż zaczną kwitnąć rośliny, ponieważ one będą intensywnie później pobierać po prostu pierwiastki po to, aby zawiązać nasiona.